dobry Państwu. Dziś w naszej strefie polityki pan poseł Jan Kamiński, poseł Rzeczpospolitej Polskiej od roku 2007. Przedtem wicewojewoda suwalski, wicemarszałek, rolnik podwarszawski, rolnik podsuwalski tutaj. Panie pośle, jak pan ocenia tą czteroletnią kadencję swoją w Sejmie? Cofnęliśmy się, zyskaliśmy się, jest lepiej czy gorzej? Dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, ja myślę, że należałoby zacząć od tego, że w tych ostatnich 4 latach zdecydowanie, podkreślam, zdecydowanie uspokoiła się trochę scena polityczna, wytonowała się. A to przełożyło się też na sprawy gospodarcze, bo to jest najważniejsze w działalności poselskiej. I jeśli powiem, że w ostatnich 4 latach nasz region, tutaj województwo podlaskie, ale i Suwalszczyzna z tego tytułu dużo zyskały, to się nic nie pomylę. Na pewno chciałoby się więcej, ale nie każdemu można dogodzić. A z reguły, jeśli się ma pieniądze publiczne, to po to, żeby komuś dać, komuś trzeba odebrać. Co takiego zauważalnego jest w naszym regionie? Otóż śmiało możemy powiedzieć, że znaczący skok w infrastrukturze, znaczące środki przekazane na drogi. No na pewno moi koledzy przedmówcy mówili o obwodnicy Augustowa, która wreszcie stała się faktem. Bardzo mocno tutaj pracowaliśmy, a ja osobiście się bardzo mocno zaangażowałem, szczególnie żal mi było tu okolicznych rolników, w przebieg obwodnicy Suwałk, która stała się faktem i moim staraniem, ale głównie staraniem rozsądku tutaj społecznego i drogowców. I przebieg jest tak właściwy, że pozwoli ją w najbliższym czasie jak najszybciej zrealizować, a zarazem pozwoli uniknąć konfliktu z mieszkańcami. Nikomu po prostu nie będzie przeszkadzał, w tym również nie będzie przeszkadzał tak potrzebnemu lotnisku w Suwałkach, którego budowę myślę, że też w niedługim czasie rozpoczniemy. Dziękuję bardzo. To są dobre wiadomości. Panie pośle, jaki był pana największy sukces osobiście w czasie tej minionej kadencji? Ja myślę, że takim moim ogromnym sukcesem, dużym sukcesem to był bezpośredni kontakt z wyborcami moimi, z ludźmi, którzy potrzebowali pomocy w różnych działaniach. W różnych, podkreślam, działaniach, bo dotyczyło to bardzo osobistych spraw prywatnych, jak również dotyczyło to tutaj spraw samorządowych, spraw miejsc pracy, no szeroko pojętej ludzkiej potrzeby. Rzeczą taką kolejną, którą bym chciał tutaj podkreślić, to moje wcześniejsze zabieganie, jak też później już w kadencji poselskiej dokończyliśmy to. Piękny ośrodek Szelment, z którego jestem bardzo, bardzo dumny i myślę, że mieszkańcy i Suwałk i okolicy również są z niego zadowoleni. Jest to chluba regionu, a podkreślam, że nie było łatwo, kłody były rzucane, ale jeżeli człowiek bardzo chce coś w życiu osiągnąć, to można. I ten ośrodek na pewno w najbliższych latach będzie służył dla całej społeczności, nie tylko naszego regionu, naszego kraju. Jak widzimy, nawet nasi sąsiedzi z zagranicy przyjeżdżają, a nawet przylatują śmigłowcami. Szelment to bez wątpienia sukces. A czy zanotował pan poraz? Coś, co pana zabolało? Coś, co pana zabolało, co było przykre dla pana? Myślę, takim może niebolącym, ale takim troszeczkę jak gdyby niesmakiem jest opóźnienie obwodnicy Suwałk.
To, że ona nie zbiegnie się w budowie razem z ukończeniem obwodnicy Augustowa, ale po prostu broni nie złożyłem, broń mam przygotowaną i dalej chcę o to walczyć, jeśli dane mi będzie w kolejnej kadencji być, no to zapewniam wszystkich, że dołożymy wszelkich starań, aby ta obwodnica jak najszybciej była spięta z obwodnicą Augustowa, aby z powrotem tiry nie wracały znów do Suwałk. Byłoby to najgorsze dla nas. Kolejna rzecz, no może, która boli, może ona nie boli, ale tutaj cały czas też nadzoruję ten szelment, o którym wcześniej wspominałem, jego dalszy rozwój i chciałbym, aby to rozwijało się, aby to szło w jeszcze szerszym kierunku, po to, aby w naszym terenie wydłużyć sezon turystyczny. To jest rzecz bardzo ważna po to, żeby ludzie mogli zarabiać. Ludzie, którzy żyją tutaj z niewielkich przedsięwzięć, ale one pozwalają im utrzymać ich rodziny. Dziękuję bardzo. Jest pan jedynką na liście PSL-u, czyli wedle wszelkich znaków na niebie i na ziemi mandat ma pan pewny. Co pan chce poza Szelmentem i tą obwodnicą Suwałk jeszcze zrobić? Ja myślę, że panie redaktorze, z tą pewnością to ja podchodzę bardzo ostrożnie. Ja powiedziałem prawie. Prawie, tak. Ja szanuję każdego wyborcę, szanuję każdą wypowiedź i staram się przynajmniej pokazać tutaj moim wyborcom, że poprzednio swoją działalnością, jako i wojewody, marszałka, i 4 lata kadencji w Sejmie, że zasłużyłem na kolejny mandat, że dbam o region, o jego rozwój. Co ja tutaj widzę? Taką rzeczą istotną, która mi się nasunęła, to chciałbym bardzo mocno wspierać prezydenta miasta Suwałki w działaniach socjalnych. Mam tu na myśli zwiększenie ilości mieszkań, aby ludzi, którzy mieszkają w tych częściach zabytkowych pięknej naszej ulicy Kościuszki, aby powstało jak najwięcej nowych mieszkań, aby tym ludziom dać lepsze warunki, a to przekształcać w ładną starówkę, bo to, co zapoczątkował prezydent, idzie w dobrym kierunku. Jemu na te działania potrzebne są środki finansowe. W tym kierunku też będę dążył. Kolejna rzecz, chciałbym tutaj bardzo mocno postawić na pomoc, nie wiem jeszcze jak ją ukierunkuję, ale małym i średnim przedsiębiorcom, którzy są w znaczącym tutaj działaniu wypierani jak gdyby z tego rynku przez duże markety, duże firmy, które powstają w Suwałkach. One są potrzebne, ale tym mniejszym piekarniom, rzemieślnikom, ludziom, którzy z tego żyją i płacą podatki tutaj dla tego regionu, też musimy po prostu wyciągnąć i podać rękę, pomocną dłoń, bo ci ludzie tego potrzebują. Oni naprawdę są na naszym rynku tutaj potrzebni. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich moich wyborców. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Suwałk. Dziękuję państwu bardzo.